kochani, witam się z Wami w niedzielę. Dzisiaj mamy dzień bez cateringu, więc najczęściej w takie dni wykorzystujemy to, żeby pójść sobie coś zjeść w jakiejś restauracji, w jakiejś knajpie. Jest niedziela, godzina 10 i my właśnie zebraliśmy się i jedziemy na śniadanie do Katowic. Zabieram Was ze sobą i zapraszam Was na dzień ze mną. Podjechaliśmy właśnie do Synergii, takiej knajpy, gdzie mają naprawdę dobre śniadania, ale nie tanie. No ale był full ludzi, wszystkie stoliki i były zajęte. Pani no i średnio miła pani faktycznie. Więc stwierdziliśmy, że pewniakiem, gdzie będzie miejsce, żeby usiąść, jest Aioli w Katowicach. Chociaż nie jest to pewniak, żeby usiąść. Sądzę, że tak, bo to jest duży lokal. Ale nie, czekają też czasami. Jest 10:30, więc nie jest to jakoś mega, mega wcześnie, jest niedziela dokładnie, więc myślę, że będzie tam miejsce, ale pamiętam, że mieliśmy tam raz sytuację, że raz czekaliśmy na śniadanie bardzo długo, pamiętasz? Jezu, ja kiedyś czekałem chyba 40 minut. Ja wtedy byłam z tobą i poszłam na sesję z naszą koleżanką, z Kasią, a Kacy wtedy został, czekał i faktycznie mówił, że 40 minut czekał, także mam nadzieję, że dzisiaj będziemy czekać krócej. Podjechaliśmy, słuchajcie, pod Aioli i serio byłam pewna, że tam będzie miejsce, a Kacy patrzył już stąd z parkingu, że ludzie stoją w kolejce i czekają na stolik. Także szukam jakiejś innej knajpy. Dowiedzieliśmy się, że jest druga lokalizacja tej Synergii na innej ulicy, też w Katowicach, całkiem niedaleko, więc podjechaliśmy, zamówiliśmy jedzonko i czekamy. Jesteśmy po śniadaniu. Jak widzieliście, ja zamówiłam sobie gofra, który był pokazany na przebitce, z twarożkiem, z rabarbarem i ze świeżymi owocami. Kacer wziął sobie jajecznicę z boczkiem, której nie było jeszcze na przebitce, bo przyszła do nas później. A na spółę wzięliśmy sobie kanapkę z szparagami, z jajkiem i sosem holenderskim. No i wiecie co, już któryś raz mamy taką sytuację w knajpach. Jak jesteście alergikami lub nie jecie jakichś owoców lub warzyw, to pewnie też na to zwracacie uwagę, że często w knajpach w karcie jest napisane, na przykład tak było w przypadku tutaj Synergii, było napisane kanapka z szparagami, z sosem holenderskim i jajkiem. I tyle. A nagle przyszło dodatkowo to z cebulą, z pomidorem, z ogórkiem i z rzodkiewką. No i wiecie, jak ktoś na przykład jest alergikiem lub danych produktów nie je, no to to jest niemiłe zaskoczenie. No i właśnie taka sytuacja była dzisiaj. I poprosiliśmy panią, żeby jakby ta kanapka była bez tych składników, które przyszły, czy mogą zrobić raz jeszcze. Pani akurat była miła, obsługa była spoko, powiedziała, że okej. Czekaliśmy no dość długo w sumie na to kolejne danie. No i przyszło przyozdobione jakimiś kolejnymi innymi warzywami, których też nie było w karcie. Także właśnie powiedzieliśmy też tej pani, że nie powinno tak być. Mogli na przykład napisać, że dodatkowo są podawane świeże warzywa i ktoś, kto jest alergikiem lub danych produktów nie je, dopyta, jakie są to warzywa. No i w sumie właśnie mówię, że już nam się zdarzyło to któryś raz w restauracjach, nie? Że tak, tak nie napiszą czegoś w karcie, a dodają. Ogólnie mój ten gofr był całkiem okej, ale bez szału. Był smaczny, ale nie powiem, że jakiś wow. Brakowało mi tam trochę takiej słodyczy, było napisane gofr na słodko, a te wszystkie owoce były kwaśne, twaróg też sam w sobie jest kwaśny. I tak nie było to po prostu słodkie. Ja miałam ochotę na słodkie śniadanie, ale nie było złe. Ogólnie jajecznica kacpra, którą miał z boczkiem, też była smaczna. Była bardzo dobra jajecznica, tak. Boczek był. Ale no taka właśnie niemiła niespodzianka, że no muszą zapisywać to, co tam jest napisane. To była jajecznica z trzech jajek za 18 zł. Ja w sumie jestem głodny. Wydaliśmy prawie 100 zł. Tak, ja mówiłam to w sumie przed przyjazdem i tutaj, że tam jest dość to drogo. Ja bym jechał do domu i bym sobie coś jeszcze coś zjadł. Jeszcze zjadł, nie? No coś tam sobie dojesz, nie? No. Ale no, tak właśnie się stało. A tutaj słuchajcie, właśnie mijamy, nie wiem czy to będzie widać, moją uczelnię i obok buduje się wieżowiec, a nawet dwa wieżowce. Moja uczelnia miała bodajże 18 pięter, to był taki naprawdę duży, wysoki wieżowiec, jak się wjeżdża do Katowic, to no jest widoczny dość mocno, a teraz budują się dwa jeszcze wyższe. Są jeszcze na etapie budowy, do góry, ale chyba mają już 20 pięter, nie? Tak można mniej więcej o tutaj trasie widać. Mogą mieć wyższe piętra. To te dwa, które są tutaj. A tutaj ten pierwszy to moja uczelnia. Także zmieniają się Katowice. Ja wcześniej jak studiowałam, no to byłam tutaj praktycznie codziennie, minimum 4 razy w tygodniu. No a teraz w sumie dawno wjeżdżamy jeszcze tam stricte do centrum, nie?
ewentualnie idziemy do Silesii, do Galerii Katowickiej, ale to przejeżdżamy tylko trasą. Niby niedziela, ale muszę trochę w domu dzisiaj ogarnąć. Wczoraj nas nie było, ja zwykle sprzątam w soboty, więc dzisiaj muszę trochę ogarnąć mieszkanie, ogarnąć kuchnię, pranie i tak dalej w łazience. Ale chciałabym powiedzieć, że u nas w bloku mieszka raczej mało starszych osób. To jest taki, wiecie, bardziej nowoczesny blok, bardziej po prostu prywatne osiedle i wiecie, często starsi ludzie mieszkają na takich starszych osiedlach, w starych blokach. Oczywiście nie generalizuję, nie wszyscy, nie wrzucam wszystkich do jednego worka, ale często tak jest, że na tych takich nowych osiedlach jednak jest więcej młodych osób, młodych ludzi. Ale mamy kilka takich starszych pań tutaj, a ja mam coś takiego w sobie, że ja przyciągam strasznie starszych ludzi, serio, od zawsze tak mam, że mnie zawsze starsi ludzie zagadują, proszą o pomoc w sklepie, bardzo to lubię ogólnie. I mam tutaj takie dwie panie, które zawsze jak gdzieś tam widzą, że wysiadam z samochodu, czekają na mnie z windą, przytrzymują mi windę i wiecie, tam zagadują w windzie, także... Nie wiem sobie, czemu o tym mówię, możecie dać znać, czy też może tego macie, ale ja nie mam nigdy problemu z tym, żeby z kimś pogadać. Sama wiem o tym, że starsi ludzie często po prostu nie mają na przykład drugiej połówki, albo niektórym kobietom mąż nie żyje, czy w drugą stronę. No i nie mają z kim rozmawiać, także lubią zagadywać, także czy jak jeździłam autobusami, czy jak teraz jestem w miejscach publicznych, ktoś mnie zagada w kolejce, to raczej staram się pociągnąć temat, być miłą, uprzejmą, także tak mam po prostu. Dobra, biorę się za sprzątanką, a na obiad wybieramy się do Katowic też, raz jeszcze będziemy jechać. Jedziemy do Las Quadry. Pierwszy raz to jest restauracja przy salonie, żebym tego nie pomyliła, Porsche, chyba tak. No i bardzo dużo osób nam zachwalało tą restaurację, nie byliśmy jeszcze nigdy, także dzisiaj jedziemy i jedziemy razem z rodzicami i z Wiką. Sprzątam i chciałam wam jeszcze coś pokazać. Widzieliście na pewno te nasze skrzynie, które mamy na tarasie, w których trzymamy wszystkie poduszki na taras. One są bardzo fajnie, fajnie wyglądają. To są skrzynie, które mają 500 litrów. Taka jest ich pojemność. A w Lidlu za 149 zł były przedwczoraj skrzynie tak samo. Mniejsza pojemność, bo 350 litrów, ale bardzo podobnie wyglądają. A brakowało nam miejsca na tarasie, na doniczki, na ziemię, do kwiatków i tak dalej. Także kupiłam taką jedną skrzynię i będzie trzeba ją złożyć i będziemy mieć trzecią, troszkę mniejszą, właśnie tak jak tutaj, na jakieś konewki, doniczki, rękawice do przesadzania kwiatów, także mamy. No i jeszcze jeden zakup nowy, kupiliśmy głośnik przenośny JBL-a, tą czwórkę Charge'a i powiem wam, daje radę. Tu widzę, że trochę prześwietla, więc pokażę wam go tutaj. Taki czerwoniutki, za niecałe 500 zł, ale naprawdę bardzo dobrze gra, więc mam nadzieję, że na wyjazdy będzie ekstra. Ogólnie kupiliśmy ten głośnik z myślą o squashu. Zaczęliśmy grać squasha z Kacprem. No i właśnie tam są, wiecie, takie jakby małe hale. No i jak jest taka cisza, to tak się gorzej gra. I przyszliśmy ze swoim głośnikiem i naprawdę bardzo przyjemnie się grało. Także przy okazji potrzebowaliśmy czegoś na wyjazdy, jak gdzieś jedziemy na wieś czy nad morze, żeby sobie posłuchać lepiej muzyki takiej fajniejszej, tak jak mamy w domu sandbar, no to teraz na wyjazdy będziemy mieć małego JBL-ka. W domu ogarnięte, wyjechaliśmy, jedziemy już właśnie do tej Las Quadry i Kasper, to jest przy salonie Porsche, nie? Bo wcześniej nie byłam pewna. A, Ferrari. No to widzicie, właśnie myślałam, że coś przekręciłam. No to jednak przy salonie Ferrari. To jest kawałek, no nie? W sumie od nas. To jest gdzieś tak bardziej na końcu Katowic. No tak 20 minut od nas. Tak? To nie jest daleko. Do centrum przecież jedzie 15. No, także jedziemy, zobaczymy, tak jak wam mówiłam, dużo osób nam polecało, nawet wczoraj byliśmy na sushi i też rozmawialiśmy z Kamilem, który jest sushi masterem i w ogóle jeszcze właścicielem Sakury, że byli i polecali też, nie? Jeszcze mówili o jakiejś knajpie jednej, że tak bardzo polecają, w Warszawie chyba, nie? No, także jedziemy, zobaczymy, sami przetestujemy i sami ocenimy. Rodzice jadą z nami, tak jak wam mówiłam, i też jeszcze nie jedli chyba tam. Czy jedli? Nie jedli, no. Dobra, jedziemy. Prosto z restauracji przyjechałam do domu i po prostu biegłam, żeby wziąć leki. Już przed wyjściem do restauracji zaczął boleć mnie brzuch. Tak, wiecie.
kobiece dni, miesiączka i wzięłam sobie przeciwbólowe leki. I mówię, dobra, jak tak wezmę na samym początku, to będzie git. I faktycznie dostałam okres i ten ból się tak bardzo nie rozkręcił. Było ok, ale teraz już chyba leki przeciwbólowe przestały działać. A pod koniec kolacji po prostu już wracałam z bólem, dość mocnym wróciłam. I wypiłam szybko, już przechodzi. Zaczęłam brać teraz Nimesil już. Kiedyś go brałam, z rok temu. Ale to jest lek na receptę i po prostu no, nie miałam możliwości... Nie byłam u lekarza, nie miałam recepty, no więc brałam wcześniej leki, które były bez recepty, na przykład Panadol Feminę albo Vemonis, który teraz jest już wycofany. No i dzisiaj właśnie przed restauracją wzięłam ten Nimesil i teraz wróciłam, wzięłam kolejny raz. I fajne jest to, że Nimesil jest rozpuszczalny, dzięki czemu szybciej się wchłania i szybciej zaczyna działać. Jeśli łykacie tabletki, no to troszkę dłużej czasu trzeba poczekać, żeby ta tabletka zaczęła działać. Także jestem w łóżku, przebrałam się szybko. Taki strój podomowy i czekam, aż wszystko przejdzie i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj jeszcze wyskoczyć na spacerek. Pogoda jest średnia, nie jest za ciepło, nie jest za zimno, nie pada deszcz, to najważniejsze, więc właśnie może jakiś spacer wskoczy na wieczór. Wczoraj już miałam taki chillowy wieczór, oglądaliśmy sobie serial, zaczęliśmy oglądać tą z papieru, a dzisiaj rano, z samego rana wybraliśmy się do hurtowni róży po nowe roślinki. Kupiliśmy 5 nowych okazów i w ogóle 2 z nich kupiliśmy za złotówkę. Serio. Tutaj kupiliśmy bratka, mórz, nie wiem co to za skrót, bratek mórz, kosztował złotóweczkę, taki malutki, wyhodujemy sobie go samemu. Tu jest jeszcze jedna sztuka, to jest tak samo, ten bratek, tak samo za złotówkę był. Tutaj mamy coś takiego ładnego, różowego i to jest Hypoestes Mix. Ta kosztowała 7,50, malutka, różowiutka. Tutaj mamy coś takiego ciekawszego, Maranta, 23 zł. Tak się prezentuje, już troszkę większa. I jeszcze jeden bardzo ciekawy, ładnie wyglądający, to jest Filskan, taki skrót też. I tak wygląda, taki dwukolorowy. Tutaj na tym naszym regale akurat brakowało nam takich małych roślinek. Mamy duże, wszystkie duże tak naprawdę i brakowało nam takich mniejszych, gdzieś pobocznych. To jest sztuczna trawa, no a tutaj pusta doniczka, tutaj tylko nam rośnie jedna roślinka, także jest tu jeszcze jedno miejsce. Myślę, że tutaj dam tą małą różową i te dwa bratki, a gdzieś tutaj może pomiędzy te troszkę większe. I teraz... Po dołożeniu kwiatuszków tak się zapełniło. Ten jest nowy. Ten jest nowy. I raz, dwa, trzy. Maluszki. I w ogóle nie było tutaj vloga od moich urodzin. Na urodziny dostałam, słuchajcie, przepiękne prezenty. Jeden z nich mam na szyi. Taki piękny kryształek, naszyjnik, a drugi przepiękny prezent, naprawdę przepiękny, Kacper się na maksa postarał, to obraz. Obraz, który namalowała dziewczyna na zlecenie Kacpra, wykonał w głowie taki projekt, co chciałby na tym obrazie umieścić i zlecił osobie, która go namalowała i pokażę wam, bo naprawdę jest przepiękny. Oto on, zobaczcie. Jest wszystko, co miało się tutaj znaleźć. Na środku jestem ja i już wam tłumaczę, o co chodzi. Motyw roślinek, bo lubię roślinki. Samochód, który bardzo chciałabym mieć kiedyś w przyszłości i fajnie, gdy był różowy. Także jest. Jagermeister, mój ulubiony alkohol. Jeden w sumie, jedyny, który lubię i chętnie piję. Tutaj takie odniesienie do tego, że jestem rodzinna, jest dom i narysowane 3 osoby. I Kacper dokładnie coś takiego narysował na Instagramie na relacji. Dziewczynie, która wykonywała obraz i ona dokładnie go przeniosła, to co Kacper napisał, narysował na relacji na płótno. Klatek skorp i wzrosty ku górze, także firma działa prężnie. Kosmetyki, czyli no, mój świat beauty. No i wowkał, jedyne co, no to wowkał, tutaj nie ma rzęs i właśnie mówiłam Kacprowi, że dziewczyna sobie chyba zapomniała o rzęskach, mimo że dostała pełną grafikę, ale wszystko inne jest naprawdę przepiękne i muszę znaleźć mu miejsce na ścianie gdzieś w domu.
I z podłogi w sypialni żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że teraz już te vlogi będą regularniejsze. Ostatnio mam sporo pracy i mniej czasu na bieganie z aparatem w ręce, ale staram się, żeby to minimum raz w tygodniu na kanale vlogowym coś było, a najlepiej, gdy pojawiały się dwa vlogi w tygodniu, także do tego dążę. Życzę Wam miłego dnia. Buziak, do zobaczenia.